Wiek XVII okazał się być ciężkim okresem dla Rzeczpospolitej. Ciągłe wojny z sąsiadami doprowadziły do utraty 1/3 terytorium oraz uniezależnienia się Prus Książęcych. Większość z tych konfliktów, zwłaszcza w drugiej połowie wieku, toczyła się na polskich ziemiach, przynosząc ogromne zniszczenia oraz spadek liczby ludności z 11 do 7 milionów. Skutkiem tego stanu rzeczy stał się kryzys gospodarczy, jaki przetoczył się przez państwo. Dużo ziemi leżało odłogiem. Dodatkowo ceny zboża, stanowiącego obok drewna główny polski towar eksportowy, spadły. To wszystko oznaczało dużo mniej pieniędzy dla szlachty. Ta, by zrekompensować sobie straty, zwiększyła wymiar pańszczyzny oraz obciążenia podatkowe dla chłopów. To tylko pogłębiło kryzys. Dodatkowo załamał się handel, a to uderzyło w miasta i ich mieszkańców. Gdybyśmy spróbowali przeliczyć dochód roczny na jednego mieszkańca pod koniec XVI wieku, to używając współczesnych dolarów otrzymalibyśmy sumę około 810 dolarów na osobę. Natomiast pod koniec wieku XVII wartość ta spadła, nawet uwzględniając spadek liczby ludności, do poziomu około 570 dolarów. Polska weszła w wiek XVII jako bogacz, natomiast wychodzi z niego jako biedak. Załamaniu gospodarki towarzyszy kryzys państwa. Skarbiec koronny był wiecznie pusty, co przekładało się na nieliczne wojska strzegące granic. Sejm od połowy XVII wieku był paraliżowany przez zasadę liberum veto. Jej użycie powodowało, że sprzeciw jednego posła w dowolnym głosowaniu doprowadzał do zerwania Sejmu i unieważnienia wszystkich podjętych przez niego wcześniej decyzji. Po raz pierwszy zasada ta została użyta przez posła Władysława Sicińskiego w 1652 roku. Jak łatwo się domyślić, był to świetny sposób na zablokowanie jakichkolwiek reform w państwie. Był on skrzętnie wykorzystywany przez sąsiadów Polski, którzy doprowadzali do zerwania kolejnych, niewygodnych dla siebie sejmów. Władza króla była również stopniowo ograniczana. Jakiekolwiek próby reform podejmowane przez władców były torpedowane przez szlachtę, która zawiązywała w takiej sytuacji rokosz, czyli wypowiadała posłuszeństwo królowi. Taka sytuacja miała miejsce po potopie szwedzkim, gdy Jan Kazimierz, świadom źródeł, jakie prawie doprowadziły do klęski państwa, podjął próbę reform, w tym przeprowadzenia elekcji nowego władcy jeszcze za życia króla. Zawiązany rokosz doprowadził do wybuchu wojny domowej, w efekcie której reformy przepadły, a Jan Kazimierz ostatecznie zrzeka się korony. Idea weta przetrwała w polskiej konstytucji jednak w innej formie. Prawo weta wobec projektu ustawy Sejmu ma prezydent, przy czym jego zgłoszenie nie likwiduje samego pomysłu, a powoduje powrót ustawy do Sejmu. Ma on możliwość uchwalić ustawę ponownie, przy czym musi za nią zagłosować 3/5 wszystkich posłów.